kumpla do jazdy już też masz, widzę. No. Kuba cię nauczy bąkoli. Chcesz? Kuba, weź pierw wytłumacz. Pierwszy krok. Jak chcesz zrobić bąkol w tą stronę albo w tą, na przykład w tą, pochylasz się tak na tą i gaz. Ja już dzisiaj nie będę jeździł. A widzisz, zbiórka jakoś idzie. Ile tam jest? 160 zł, nie? 180. 180 już, o. O, widzisz? No popatrz, patrz. Chyba się nachyla. Zamiana sprzętami. I o to, że jak się pochylisz, nie? To nie podniesie ci kół tych z drugiej strony, nie? On ma to wysoko, jest na tym. Na obrotach. Tak. I normalnie nie wyrzuca go na luz. Tomek, wiesz, gdzie tu jest filtr? Wiesz, że tu jest filtr do czyszczenia? Tak. To wiesz, co masz do roboty przed następną jazdą. Jest ok. Puszczasz na razie jedynkę, jedziesz, puszczasz gaz, wrzucasz dwójkę, dodajesz gazu, puszczasz, wrzucasz trójkę, no i dodajesz gazu, jedziesz. I później tutaj masz dwójkę, jedynkę, luz i wsteczny. Wszystko na dół? Do tyłu ma trzy biegi, a do przodu ma wsteczny. Aha, rozumiem. To jest jaka pojemność? 110. O! Do tyłu. Jaka marka? No to markowy. A. Fajny? Będziesz miał porównasz. Mogę, co lepiej jeździ. Chyba trzeba będzie go odkleić. Jak mamy wlepy. No, dużo nie mamy. Jedna może być. Jak? Tu co zrobiłeś? Pamiętam. No i słuchajcie, Robert szczęśliwy, zadowolony. Dziękuję wam wszystkim. Robert w swoim wymarzonym kasku na wymarzonym kładzie. Jak, Robert? Fajnie? Bączka zrobisz? Spróbujesz? Delikatnego? No może. No to rób.
Ale kierownicę skręć. Z miejsca. Mocno. Przechyl się. No. O, nieźle. Dobrze. Mocno się przechyl na lewo, na prawo. Znaczy. Dobrze. No, Robert sobie super daje radę i z bączkami, i ze wszystkim. Bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy. Nie wiem, Robert jest w szoku, ja też jestem w szoku, że dostałem od Was tyle prezentów dla Roberta. Teraz się ścigają. No po prostu nie da się tego opisać. Ja nie umiem. Nie wiem, po prostu w szoku jestem, nawet mi mowę się ścigają. Goń go, ostro! No niesamowite po prostu. Jakieś zawody trzeba będzie zrobić. A ci muszę powiedzieć historię, słuchaj. Muszę Ci powiedzieć historię. Tą bluzę, co dostałeś, i kamerę, to dostałeś to od Bartka, nie? Który z nami dzisiaj jeździł. I podjechał, on ma Yamaha 600. I podjechał pod górę, motocykl go wysadził, spadł na drzewo, zwichnął palec. Ale tak, że no nie wiem, myśleliśmy, że ma kość pękniętą. I znaleźliśmy patyk, dwie trytki i mu tak to zobaczysz na filmie. Widzę, że jesteś roztrzęsiony cały. No tak trochę. Z czego to wynika? Nie wiem. Z przejęcia czy z radości? Długo nie jeździłem. Proszę? Długo nie jeździłem. Długo nie jeździłeś. No ale to z takiej adrenaliny też, nie? Ale czas mega, nie? Bluza mega. Fajne. Nie zapomnij przykręcić tablicy i zdjęcie wyślij. Dobrze. Na razie na trójkółkę, nie? No to tak wiesz, ostro mu daj, przywal mu, no nic ci nie stanie, maneta na fulla. Na fulla! Strój kółki nakłada. I to się stanie, tylko zbiórka cały czas leci. Popyla ładnie. Być może lada moment to będzie historia ta trójkółka. Życzę tego Robertowi i sobie, żeby tak było. A mama jak? Wywiad z mamą? Zadowolona. Tak? Nie może pani nic powiedzieć. Nie. W szoku jestem. No, ja też jestem w szoku. No wygina, nie? No. Tak właśnie mówię do widzów, że lada moment, niedługo to trójkółka przejdzie do historii. To na pewno.
bączka, bączka. Musi być lada detra. Jak widzicie, ja tu nagrywam, a w tle Robert za Iwania. Mamy luzy w kołach. Co ty się bawisz? Przepychanie kłada? Tak. No lekki jest, no. Fajny ten kład. Fajny? No ale mówię, że dwie koła lepsze. Nie no, nie odda nam dzisiaj tego kłada. No kask, mówię wam, petarda. Duża petarda. Dobra, to będzie to. Jak? Fajnie. Fajnie? Zadowolony? No. To super. Tylko latać, nie? To do następnego razu. Trzymaj się, Robert. Bo błota dostał. Chyba teraz będzie jeździć. Ole, ale tego błota trochę. Chcesz pozdrowić, Marcinciu? Pozdrawiam wszystkich. Piona, dużo, nie? Tak. Tu zresztą taka koncerty. Petarda. Kask sobie położysz na półkę, bluzę i trzeba czekać, nie? Na własnego. Robert jest tak szczęśliwy, że nie ma słów, nie powie nic, nie? Nic nie powiesz, nie? Czy coś powiesz? Nie. To może jedno słowo, enduro. Enduro. Enduro! Super! Ja ci się nie dziwię, też bym nic nie mówił. No. Chyba Black ci musi pokazać, jak się bączki robi. Maneta, to musi być pełny gaz. Tak to tylko sąsiad cię opieprzy, bo dziury robi. A to trzeba tak, wiesz, normalnie fruwo, pełen gaz. Jest taka woda, wiesz? Żywiec, pełen gaz. Mocny gaz. Mocny gaz. Mocny gaz. To taką pij. To jest żywiec, mocny gaz. Czekaj, to może trochę obczepiemy, żeby było mniej mycia. Dobra, pakujemy, Tomek. Nara. Nara. Hejos. Trzymaj się. Do następnego razu. Pakuj, Kuba, kłada. I bąkola zrób.
elegancko. Elegancko. Dobrze. To jeszcze raz, nara, hajos. Do widzenia. Oglądaj filmik, będziesz. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Muszę wam powiedzieć, że wszyscy w szoku, nie? No Kuba akurat przerwę na kiełbaskę ma. Ale naprawdę, nie? Powiedz, nie? W szoku, nie? Robert w szoku. Wszyscy w szoku, normalnie. Bez zapowiedzi. Także dziękuję ci, Górny, dziękuję ci, Moira. Dziękuję ci, Bartek. Niech ci ten palec się wyleczy i w ogóle wszystkim wam dziękuję. Nara. Hejos, lecimy hejos myć sprzęty po enduro. Hejos. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.